Są to 17 zawody pod egidą Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Szanowie i burmistrza miasta Szanowa. Są to zawody w kategorii modeli szybowców halowych. Kategoria ta polega na tym, że zawodnicy mają wyrzucić model w taki sposób, żeby on jak najdłużej szybował w przestrzeni zamkniętej. Są to samoloty specjalnie skonstruowane właśnie do takiego latania. Na zewnątrz sobie nie radzą, bo są bardzo lekkie, bardzo delikatne. Model o rozpiętości 60 cm waży na przykład około 6 gram. Jest to tyle, co łyżka od herbaty. Zbudowany jest połowicznie z balsy, bardzo lekkiego drewna, oraz depronu, czyli takiej też bardzo lekkiej pianki, używanej właśnie do produkcji samolotów. Stateczniki pionowy i poziomy zbudowane są również z takiej pianki. No i w skrzydłach można zauważyć gdzieniegdzie elementy karbonowo-węglowe. No i jako dociążenie kadłuba z przodu jest założona plastelina. W ciągu jednego dnia można wyprodukować taki samolot. Ta kategoria jest jedną z najtańszych w ogóle. I koszt takiego samolotu, jeżeli ktoś chce sobie kupić taki zestaw, na przykład, który przy, powiedzmy, wkładzie 4, 5, 6 godzin pracy zmontuje i będzie leciał, to jest raptem około 30 zł. Takimi samolotami latamy w sezonie zimowym, kiedy to organizowane są zawody na hali. Jeździmy po całej Polsce. Teraz akurat są to drugie zawody z cyklu Pucharu Polski. Szykujemy się również na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Suwałkach. Są to zawody organizowane w zimie. Wykorzystujemy je również jako bardzo dobry trening i przygotowanie do zawodów w cyklu letnim, które odbywają się na lotniskach. Ludzie, którzy budują sobie młodzi taki samolot, nie siedzą całą zimę z utęsknieniem czekając na ten start pierwszy wiosenny, tylko w cyklu zimowym już startują, już latają. Są w takim rytmie startowym po prostu. Do modelarstwa nakłonił mnie mój kuzyn. Uczęszczam na zajęcia do Szanowskiego Klubu Modelarstwa Lotniczego przy MOXIR. Budujemy różne samoloty. Skupiamy się mocno na tych małych samolotach, tych N-kach. Robimy też samoloty z napędem silnikowym, którymi startujemy w sezonie letnim. Do modelarni zapisała mnie po prostu mama. Instruktor uznał, że może coś ze mnie będzie i postanowił mnie ukierunkować bardziej w kategorii modeli latających już na lotniskach, na wolnych przestrzeniach. No i nawet wysokie wyniki udaje się osiągać w tych kategoriach. Jestem aktualnym mistrzem świata w kategorii modeli swobodnie latających z napędem silnikowym F1P dla juniorów. W kategorii młodzików zwyciężył Kacper Kaczmarek z uczniowskiego klubu sportowego Jedynka w Hrubieszowie. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Oliwia Matyśniak z klubu modelarstwa lotniczego i kosmicznego w Łasku. W kategorii wiekowej junior młodszy zwycięzcą został Krzysztof Kraczkowski, również z UKS-u Jedynka w Hrubieszowie. Wśród juniorów młodzieży do lat 18 zwyciężył przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Szanowie, Michał Ferlak. Wśród seniorów, czyli w grupie wiekowej powyżej lat 18, zwycięzcą został Sławomir Truchan z OSIR-u w Suwałkach.